Plan jest taki, żeby to ogrodzenie 1,5 metra wyrównać z ogrodzeniem 2-metrowym. Tu już istnieją słupki na 1,5 metra. Są wbetonowane. Szkoda ich wywalać, niszczyć, wsadzać nowe. Szkoda pracy. Będziemy to w jakiś sposób przedłużać o te 50 cm. To są słupki, które musiałem już zniszczyć. Poobcinałem końcóweczki na 55 cm. Do środka pójdzie blacha. Blacha ma około chyba 70, ta druga ma 90 cm. Znalazłem gdzieś tam, leżało, wykorzystać trzeba. Będzie to wyrównane, żeby weszło do środka, nawiercone, skręcone i nasadzone na tamto ogrodzenie. Tu już mamy natrasowane dookoła elegancko. Wszystko się zgrywają kreski. Teraz będziemy ciąć. Ciąć. Taką tarczą. Oczywiście w środku jest zbrojenie, więc trzeba było kupić tarczę inną. Tarcza taka najtańsza. 23 zł. 125. Takim oto oznaczeniem. Tnie beton i niegrubą stalę. I wyszło to tak. Blacha oczywiście będzie pomalowana. Ponawiercane otworki. Proszę bardzo, jaki widelec piękny. W okazałości to wygląda tak. Oczywiście to jest dopiero słupek, który będzie jeszcze robiony. Jakby się ktoś uparł, zawsze można to doszlifować albo położyć ciapkę cementu. Chyba lepiej by wyszło z cementem niż bawienie się szlifowanie. Słupek jak ta lala, jak to mówią. Proszę bardzo. Zobaczymy, jak to się spisze na tamtym ogrodzeniu. Na początku był pomysł, żeby tego nie skręcać na dolnym słupku, bo myślałem, że płyta tutaj przytrzyma, z tamtej strony przytrzyma to, gdzie będzie ruchome. Po skręceniu jakby było w całości, od nowości. A druga strona, no trochę się gibie, wiadomo, tutaj płyta by przytrzymała, ale zawsze jakiś tam ruch by był. Myślałem, żeby to scementować, żeby nie było widać, ale jak już tak zostało na skręcenie, to nie ma sensu. Na pierwszej i ostatniej nie dałem blachy. Czemu? Nie wiem. A teraz szkoda. Bo byłoby
mocniej. Zobaczymy, jak to będzie się trzymało, jak się włoży płyty. Została jednak dodana blaszka, bardziej kątownik. Jest przymocowana tylko na dwóch śrubach. Z jednej i z drugiej strony, na początkowym i na ostatnim słupku. A dlatego, że górny słupek się nie buja i jest sztywniejszy i bezpieczniejszy. Płot w całej okazałości wygląda tak. Było 1,5 metra i są 2. Szczelinka jest tak mała, że jej prawie nie widać.